Moja relacja z firmą Creality jest dość szorstka. Nie polubiliśmy się zbytnio z drukarką Ender 3, która to miała być drukarką idealną dla początkujących, a jak się okazało była wrzodem na dupie. Sprzętem, który więcej stał i był naprawiany, diagnozowany niż drukował. Drukarką, która więcej filamentu zniszczyła niż przedrukowała, no dając mi przedmioty, których pożądam. I z takim nastawieniem podszedłem do Creality K1. Do drukarki, która, no dosłownie mówiąc, jest kopią innego rozwiązania, która chce zrobić sobie fame, chce zdobyć sobie klientów, udając inną, droższą drukarkę. Co się mogło nie udać? Bo cała historia zaczyna się od tego, że były sobie wszystkie drukarki 3D i nagle pojawiło się Bambu Lab. I Bambu Lab zrobiło niezłe zamieszanie. Zdetronizowało praktycznie Prusę. Ja, wieloletni użytkownik Prusy, również sprzedałem Prusę i kupiłem Bambusa. I wielu chciałoby z tego tortu uczknąć coś dla siebie. Creality również. Patrząc na K1, nie da się nie dostrzec podobieństw. Core XY, czyli pole robocze, które jeździ góra-dół, i extruder, który porusza się XY po górnej ramie drukarki. Obie drukarki są dość szybkie. Creality chwali się prędkością wydruku 600 mm na sekundę. Obie mają dość duże przyspieszenie. W wypadku K1 20 000 mm na sekundę kwadrat. Absurdalne wartości. Creality jest w dwóch wersjach rozmiarowych, K1 i K1 Max, i ta mniejsza ma 20 coś na 20 coś cm. W każdym razie jest to mniejsze pole robocze niż w Bambusie, niż 256 na 256. Obie te drukarki mają Wi-Fi, obie te drukarki mają obudowy, są drukarkami zamknięte. Creality grzeje 100 do 100 stopni, a dysze do 300 stopni. Można drukować carbon fiber, PTG, PLA i TPU, to nikogo nie dziwi. Można wydziwiać, jeśli chodzi o filamenty, i ta drukarka sobie z tym radzi. Ma kolorowy wyświetlacz, ma Wi-Fi i jest 3 razy tańsza niż konkurencyjny Bambus. Może nie ten mój, bo mój jest najbiedniejszy, ale ten zamknięty z kolorowym wyświetlaczem, czyli Carbon, czy jak mu tam. Więc skoro to podruba, skoro jest mniejsza i skoro jest znacznie tańsza, to co? Pewnie gównianie drukuje. Błąd, bo drukuje porównywalnie. Tutaj przygotowałem do pokazania pudełeczko z PETG, które oto tak wyszło. A nawet nie jedno, bo dwa. Teksturka bardzo ładna, detale bardzo ładne, sztywne, wytrzymałe, tak jak powinno być, nic się nie rozwarstwia, jakieś tam delikatne włoski, ale to bardziej wynikające z materiału niż z tego, jak on został wydrukowany. Wydrukowałem sobie również taki materiał, żeby sprawdzić, jak u tej drukarki z dokładnością. Trwało to, cholera wie ile, nie pamiętam, ale dość długo, ale jest. Wydrukowane ładnie. Ta czaszka, głowa Terminatora, również jest z K1. Spójrzmy na te detale. No ładnie jest, no. Jeszcze kamerzysty wam nie pokazałem. Dobra. Trzymaj kamerę i wracaj. Jako że lubię narzędzia, wydrukowałem sobie kiedyś taki oto klucz. Teraz wydrukowałem grzechotkę. Co? Bo nienawidzę planety i chcę ją zaśmiecać. Tak, to jest jedna z większych bzdur, jaką wydrukowałem. Ale dla wszystkich hejterów mam garść pozdrowień. Faki na wynos. Ja na co dzień tej drukarki używam do drukowania rzeczy dla swoich klientów, czyli drukuję głównie z PLA i z TPU 95A. Czasem bardzo rzadko z jakiegoś miękkiego TPU typu 40D czy 35D. Złego słowa nie powiem. Ta drukarka po prostu robi to, co do niej należy. Fajne jest to, że ma dostęp do Wi-Fi, bo trochę mnie to już rozpuściło. Zarówno V400 od FLSANA, jak i Bambus mają dostęp po Wi-Fi. Tnąc rzeczy do K1 nie korzystam z jej oryginalnego slicera, korzystam z Orca Slicer. Dlaczego? Ponieważ w Orce mam dodane w tym momencie wszystkie drukarki i jest to dużo wygodniejsze, gdzie z listy drukarek wybieram jedną ze swoich trzech drukarek, tnę, wysyłam. No wygodne to jest, no trzeba przyznać, wygodne. Ten webowy interfejs, którym się posługuję, jest bardzo responsywny. Nie zdarzyło mi się, żeby coś się zawiesiło, nie zdarzyło mi się, żeby wysłanie pliku skończyło się kółeczkiem, ładujemy i czekamy. Transfer jest szybki, start wydruku również szybki. Porównując te drukarki do siebie, bo ktoś być może stać przed takim wyborem, czy wydać 2,5 niecałe na K1, czy wydać 6 na Bambusa, no trzeba wspomnieć o tym, że obie są cholernie głośne. Także jeśli chcesz cichą drukarkę, to ani ta, ani ta. Obie drukarki są oczywiście szybkie, obie są głośne, ale głośne są z innych powodów. Bambus hałasuje w mechaniczny sposób. On trzaska rzeczami, on wali metalem o metal. Kiedy tnie filament tym swoim maluśkim nożykiem, kiedy zgarnia kubkę z dyszy. Tam jest takie wahadełko, które się trzęsie i wali metal o metal. Kiedy po raz pierwszy odpaliłem tę drukarkę i Bambus zaczął robić ten swój taniec, najpierw trząść się góra-dół do kalibracji, a następnie odcinał i zrzucał filament, ja podbiegłem i wyszarpałem kabel z gniazdka, byłem przekonany, że coś się zepsuło, coś się urwało i właśnie się gnie. No nie, ta drukarka tak po prostu ma. Creality tak nie ma, K1 tak nie ma. Ma natomiast cholernie duży i głośny wentylator. I tak to brzmi. Ciężko rozmawia przy tym. Tak właśnie brzmi ten duży wentylator. No jest trochę lepiej, ale żeby tak jakoś super, to bym nie powiedział. I to, co Bambus robi tym swoim wahadełkiem, czyścikiem do dyszy, to Creality stara się wykonać wiatrem. Bambus strąca z dyszy filament, Creality go zdmuchuje. Ten wentylator jest ogromny i rozpędza się do naprawdę dużych prędkości. Śmieszne jest to, że w gruncie rzeczy to się udaje. Jeśli na dyszy został zastygnięty filament, ten wiatr go faktycznie zdmuchuje, wali go o ścianę i ten spada sobie. No właśnie, to pole robocze w K1 jest mniejsze, ale absolutnie nie jest małe. To jest różnica 3 cm w jedną i w drugą stronę. Jeśli nie masz potrzeby takiej jak obecnie ja, czy drukować sobie części do samolotów RC, to w większości wypadków to pole robocze wystarcza. Wydruki są szybkie i ładne, więc drukarka ta spełnia wszystkie wymogi, żeby być określona dobrą, skuteczną drukarką. Jeśli jeszcze mam porównać jedną rzecz, to przewagą Bambusa będzie to, że można podpiąć do niego AMS, czyli ten system multimaterial. Creality tego nie ma i wcale mi nie szkoda. Ja AMS-a miałem i sprzedałem i wcale tego nie żałuję, ponieważ AMS nie radził sobie z miękkimi filamentami. Jest to napisane w instrukcji obsługi, jest to napisane na stronie producenta, że AMS nie obsługuje miękkich filamentów, ale ja się dowiedziałem w twardy sposób. Kupiłem, sprawdziłem, nie działało, sprzedałem ze stratą. K1 miewała swoje bolączki, ale z tego co dojrzałem w swojej wersji, w swoim egzemplarzu, mój ekstruder jest w wersji 4, czyli na bieżąco te problemy są poprawiane. U mnie 4. wersja, ekstruder z jakimś tam białym czy niebieskim kółeczkiem, nawet nie pamiętam, bo sprawdzałem to na grupach. No działa wszystko jak należy. Nie wiem czy mówiłem, ponieważ nagrywam ten film po raz drugi. Przy pierwszej próbie miałem coś na zębie, ale używam K1 przez 1,5 miesiąca. Dostałem ją pod koniec listopada, mamy połowę stycznia, cały grudzień, pół stycznia, kawalundek listopada i ten sprzęt nie zawiódł mnie ani razu. Ciężko mi się to mówi w jednym zdaniu. Creality i niezawodność. Domyślam się, że jeśli ktoś będzie drukował przemysłowo dużo więcej niż ja, bo ja drukuję głównie małe elementy, jak te faki, to coś się w końcu zużyje, coś się w końcu zniszczy. No mi się nie udało tej drukarki zniszczyć, nie udało mi się jej zaciąć, nie miałem ani jednego zapchania dyszy, ani jednego tak naprawdę oderwanego wydruku. I fakt, drukarek miałem już po kokardki i prawdopodobnie jestem w stanie uniknąć niektórych wypadków, zanim one się zdarzą. Używam kleju, kiedy wiem, że filament tego wymaga, suszę filament. Samych filamentów używam raczej drogich i dobrych niż gównianych, najtańszych. I to wszystko składa się na to, że ja z tej drukarki jestem bardzo zadowolony. Będę ją sprzedawał, mimo to. Chyba wezmę wersję większą. Drukuję teraz części samolotów, będę próbował drukować samoloty i ten rozmiar jest po prostu za mały. Podsumowując cały ten wywód w takich żołnierskich słowach, jeśli hałas Ci nie przeszkadza, K1 wydaje się być dobrym wyborem. Można ją kupić w Polsce za 2400, z tego co wiedziałem, przynajmniej na jakimś Bootlandzie. Można kupić sobie ją w Chinach, teraz są jakieś promocje i da się to kupić poniżej 2. Link zostawię w opisie. Aż nie wiem, co teraz ze sobą zrobić. Zazwyczaj nad Creality się pastwiłem. Dziwne.